Ten głos powinien powiedzieć wszystko. O Boże, czekaj, gdzie, czekaj, co jest, no. Prosimy, teraz... prosimy make-up na nie, plan jedno, i Kaja, prosimy bez zbliżeń. Prosimy bez zbliżeń, to do bazy, baza pokiwała, że wszystko zrozumiała. Idąc, nie wiem, czy słyszałaś, że są nowe trendy w prezentacji artystów. Jedna z dziennikarek ostatnio opowiedziała, że Janis Joplin otrzymała. Tak, no to ja powiem Kaja. W studiu. Tak, tak, słyszałam o tym, ale to jest dosyć śmieszne. Już dzisiaj rozmawiałam o tym też w rozgłośni radiowej. Mm-hmm. Tym razem z Markiem Niedźwieckim właśnie, który mi opowiedział o tym. Ja jeszcze pamiętam zapowiedź Kamandy Pinka Floyda. Pamiętam mm-hmm. też Tajny Tuner. A będąc na Kubie, dowiedziałam się, że jest tam taki angielski poeta znany, który się nazywa Shakespeare. Shakespeare. No to idąc tym tropem, niedługo się reedycja płyty Michelle Jacksona ukaże. No i może jeszcze grupa The Doors. Dobra, to teraz już pośmialiśmy się. Kaja, powiedz mi, bo spotkałyśmy się ostatnio dobre ponad 24 miesiące temu. Myślałam, że lata temu. 24 lata temu to niemożliwe, przecież mamy 18. No. I w każdym razie spotkałyśmy się 24 miesiące temu ponad. I co przez ten czas, przez te dwa lata zdarzyło się? Bo uważam się, że pamiętam. No tak, no myślę, że zdarzyło się to, co teraz się właściwie dzieje, mhm. bo to, co się działo, doprowadziło mnie do punktu, w którym się teraz znajduję. Dostałam zaproszenie na 9. edycję Festiwalu Warszawa Singera. Przepraszam, już mi się dentryty nie łączą, bo ja od rana w akcji dzisiaj. I z grypą kompletnie, ale to nic, jakbym o czymś zapomniała, to mi przypomnę. Oczywiście. No i właśnie wreszcie zostałam zaproszona na ten festiwal w ramach poszukiwania repertuaru na ten festiwal. Pogrzebałam sobie troszeczkę w wiekowych pieśniach sefardyjskich i aszkenazyjskich. I tak uzbierałam tak pieśni. Tak sama z siebie, czy ktoś ci zasygnalizował? Nie, sama z siebie, aczkolwiek ja mam wybitnych przyjaciół, którzy posiadają ogromną wiedzę na temat muzyki etnicznej. Między innymi są to moi koledzy, którzy zebrali bardzo fajny materiał na płytę, którą wydaliśmy w Kajaksie Uchem po mapie. Zresztą autorzy takiej też audycji radiowej, przepraszam. Natomiast dzięki ich fascynacjom i wiedzy udało mi się zebrać takie fajne piosenki i pieśni, że właściwie płyta, którą nagrałam, najpierw koncert, który zagraliśmy z Transoriental Orkiestrą podczas festiwalu Singera i płyta, jaką nagraliśmy wspólnie, jest taką podróżą bez zdejmowania kapci, wychodzenia z fotela i taką podróżą uchem po mapie, bo właściwie podróż rozpoczynamy od Półwyspu Iberyjskiego, śpiewam w Ladino, potem przez Andaluzję do Maroka, śpiewam po arabsku, potem Izrael, śpiewam po hebrajsku, potem po macedońsku, potem recytuję po aramejsku, potem śpiewam widisz po polsku, między innymi jeszcze pojawia się język farsi dzięki obecności Jahjara, naszego polskiego przyjaciela. Także jest to wielka międzynarodowa przygoda i myślę, że też nowatorski projekt, o czym się dowiedziałam już w samym Izraelu, nowatorski projekt łączący wiele grup etnicznych, wiele etnicznych dialektów, czego wspólnym mianownikiem jest po prostu dobra muzyka i historia ludzkich sentymentów, emocji, o czym traktują te obcojęzyczne teksty. Ale starałam się przy każdej piosence na płycie opisać mniej więcej, o co chodzi. A powiedz mi, pracując na, nie chcę powiedzieć obcym materiale, no ale to są, to jest inna kultura. To są pieśni tradycyjne. Czego dowiedziałaś się o sobie? Że daję rady. Nie. Dowiedziałam się wiele o świecie, bo dowiedziałam się mnóstwo o historii świata, o historii narodu żydowskiego. O wędrówkach ludów, o naprawdę tragicznych nieraz historiach. Ale dowiedziałam się o sobie też, że sprawdzam się w nieznanych sobie rejonach. Fascynują mnie te rejony.
Owszem, no, fascynowały mnie zawsze rytmy orientalne, natomiast nigdy nie sądziłam, że się jednak mi uda odnaleźć w bardzo skomplikowanych rytmach, takich jak 10 ósmych. Więc no, było to wyzwanie. Wyzwaniem było śpiewanie w różnych językach. Akurat ja nie mówię, tak? Na hebrajskim poległam. Z jidysz miałam problem, bo mówię po niemiecku i ponoć, kiedy pierwszy raz występowałam właśnie na tej 9. edycji festiwalu Warszawa Singera, to jidysze mamę zaśpiewałam bardziej po niemiecku niż widzisz. Całe szczęście, że Telszyc wzięła się za mnie i ponoć już na 10. edycji zaśpiewałam dobrze i mam nadzieję, że zaśpiewałam dobrze na płycie. Ostatnio, kiedy śpiewałam po hebrajsku, puszczałam moim przyjacielowi z Izraela El Eliyahu, bardzo pozytywną, fajną pieśń, która jest śpiewana przez Sefardyczyków na koniec szabatu. O proroku Eliaszu. On słuchał i mówi: ty, świetne, bardzo fajne, ale po kim tu śpiewasz? Ja mówię: jak to? Po hebrajsku, no ale jak to po hebrajsku? Okazało się, że później próbowałam mu tam w zwolnionym tempie to wyśpiewać. Okazało się, że to są jakieś skróty dokonywane, jednak jest to stara wersja, starojęzykowa. No niemniej jednak naprawdę ręce mi opadły wtedy, kiedy on się mnie zapytał. Na płycie Transoriental Orchestra zamieściłam też Zdążyłam. Najbardziej wdzięczna jestem moim fanom, bo jednak było takie ruszenie pospolite, że płyta w dzień premiery była na pierwszym miejscu sprzedaży i w Empiku, i na iTunesie.